Szanowni Państwo, zapraszam na trzeci panel naszej konferencji zatytułowany Czy Europa bez reindustrializacji może pozostać konkurencyjna na rynku? Dla naszych szanownych panelistów chciałabym przekazać informację, że konferencja jest transmitowana na żywo w internecie. Przy zakończeniu panelu drugiego mieliśmy oglądalność na poziomie 6 tysięcy internautów, czyli tyle internautów śledziło nasze obrady. Mam nadzieję, że przebijemy tę liczbę. A teraz chciałabym przedstawić Państwu naszych panelistów. Witam serdecznie pana Macieja Bieleckiego, dyrektora sprzedaży do sektora energetycznego Hewlett Packard Polska. Witam serdecznie. Witam pana Henryka Jacka Kalisia, przewodniczącego Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu. Witam Mirosława Kowalika, dyrektora sprzedaży i marketingu Alstom Spółka ZEO. Witam pana Grzegorza Onichimowskiego, przedstawiciela na polskie firmy Enernok. Witam pana Macieja Sokolowskiego, dyrektora Departamentu Prawa Energetycznego w Kancelarii Prawniczej Maciej Panfil i Partnerzy. Witam pana Romana Szweda, prezesa zarządu firmy Atende. Witam pana Tomasza Ślądzaka, country managera ArcelorMittal. Poland. ArcelorMittal Poland. I witam pana Adama Witka, prezesa energetyka spółka ZEO w Lubinie oraz w PEC SA w Legnicy, grupa KGHM. Witam serdecznie. A moderatorem panelu będzie pan Wojciech Jakubik, redaktor naczelny portalu biznesalert.pl, wszystkiego wam znanego. Panie moderatorze, oddaję panu głos. Dziękuję bardzo. Dziękuję państwu za przybycie, dziękuję organizatorom za zorganizowanie ciekawej dyskusji. Nie przeciągając naszego panelu, który rozpoczął się nieco później, chciałem od razu przejść do sedna. Zaczynając od tego króciutkiego wstępu, mówimy o reindustrializacji Europy, ale na naszym panelu, który zatytułowany jest Business Case, czy Europa bez reindustrializacji może pozostać konkurencyjna na rynku, na początek chciałem się zastanowić, czym jest reindustrializacja. Czy mamy do czynienia w Europie z deindustrializacją, czy może reindustrializacją na zielono? Czym ma być ta reindustrializacja, jak ma wyglądać rynek i w jaki sposób zapewnić stały rozwój gospodarczy przy zmieniających się warunkach obecnie w Europie? O tym będziemy właśnie dzisiaj rozmawiać. I chciałem zacząć od pierwszego pytania do pana Romana Szweda. Jakiego rynku potrzebujemy? Jakiego modelu industrializacji i jaki wpływ będzie tutaj miała szczególnie technologia? Halo, witam państwa. No, okej, spróbuję. Ale może rzeczywiście tak, zanim powiemy, jakby to ta Europa sobie radziła, jakby nie była zreindustrializowana, dlaczego tego nie zrobić, prawda? I jakie są po temu warunki? Ja myślę, że mamy świetny przykład w Stanach Zjednoczonych. Samo się robi, prawda? To znaczy na pewno ja jestem zdania, nie wiem czy państwo się ze mną zgodzą, że reindustrializacji nie zrobi się nakazowo. Weźmy sobie, wymyślmy, że teraz ma być tu przemysł i będzie, prawda? Nie wiem, rozdajmy jeszcze dużo pieniędzy, które się pewnie zmarnują w dużej części i będziemy mieć industrializowaną Polskę albo Europę. Po prostu trzeba stworzyć warunki. W Stanach jak stanie energia, no nie będziemy sobie tłumaczyć dlaczego tak się stało i dobre prawo to się samo robi. Myślę, że to samo dotyczy Polski i szerzej Europy. Jeżeli zadbamy o dobrą strategię energetyczną i energia na koniec będzie tania, a w Polsce to myślę, że nawet prawo powinno być jeszcze przed energią, bo nasze prawo czasami jest takie, że uniemożliwia w ogóle jakiekolwiek rozsądne działania, także w tej dziedzinie, no to mamy szansę, że oczywiście ta reindustrializacja nastąpi i to w sposób naturalny. Po prostu jak ludziom będzie się tu dobrze robić biznesy, to będą te biznesy robić. To jest takie moje pierwsze stwierdzenie. A drugie to oczywiście potrzebna jest no, dobra strategia energetyczna, ale ja nie będę zabierał może wszystkim tematu. Natomiast chcę powiedzieć o tym aspekcie, który czasami jest pomijany, mianowicie o tym, że wydaje się, że energetyka pójdzie w jakimś tam kierunku, buduje się strategię,
A może być zupełnie inaczej. I czynnikiem, który może spowodować właśnie to, że będzie inaczej, to jest postęp technologiczny. Otóż cały czas dokonywane są różne wynalazki, ale także udoskonalenia. W szczególności na przykład weźmy tam fotowoltaikę czy także energię z wiatru. Przecież to tak tanieje, że przez ostatnie parę lat staniało, nie wiem, 70% i tanieje bez przerwy z roku na rok. Nie wiem, czy państwo słyszeliście, pewnie słyszeliście o tym wynalazku, notabene Polki, dlatego o nim powiem, o peroskitach. Tak? To są takie tam, taki minerał porowaty, który można natrysnąć wręcz na powierzchnię. Bardzo dobrze odzyskuje ze światła, przetwarza światło słoneczne na prąd, czyli daje szansę znowu, jeżeli to w ogóle wejdzie do życia, że tak powiem, do przemysłu, na obniżenie, kolejny próg obniżenia ceny. Więc coś takiego może się zdarzyć, że już po prostu się nie da inaczej. Będzie tak duży przełom, że to zacznie automatycznie wchodzić do gospodarki, czy my tego chcemy, czy nie. Musi być tylko odpowiednio pod temu prawo, żeby w ogóle to było możliwe. To nie znaczy, że to się stanie jutro, w związku z tym jest czas na reakcję. To nie znaczy, że zrezygnujemy z aktualnych źródeł pozyskiwania energii. Nie mogą się czuć zagrożeni ci, którzy inwestują w tej chwili w nowe elektrownie węglowe, bo pewnie się bardzo przydadzą, prawda? To nie jest proces, który się stanie w ciągu jednego dnia, ale w ciągu 5, 10, 20 lat może to nastąpić. W związku z tym, jeżeli będziemy do tego przygotowani, to pewne rzeczy się same zrobią i oczywiście dla mnie pytanie o reindustrializację jest takie, no takie tam są, no, możemy się popytać, jak będą dobre warunki, będziemy rozsądnie je tworzyć, to się samo zrobi i oczywiście powstanie wiele miejsc pracy, a w szczególności, ponieważ ja jestem przedstawicielem rynku IT, to chcę powiedzieć, że no nie można zaniedbać jednej rzeczy, że nie będę przecież teraz rozwijał, bo wszyscy świetnie wiemy, o co chodzi z odnawialnymi źródłami energii, w ogóle, że bez odpowiedniej informatyki, bez sieci, bez smart gridu, to nic się nie da zrobić. Trzeba to po prostu robić spokojnie, czekać na te wynalazki, obserwować i w sposób jakiś harmoniczny rzeczywiście zmieniać, najpierw mieć jakąś strategię, a potem ją zmieniać, zależnie od tego, jak będzie następował rozwój sytuacji. Ale najważniejsze, żeby nie krępować za bardzo złym prawem przedsiębiorców. Czyli mówimy o takiej rewolucji technologicznej, następnym przeskoku, który pozwoli na przekierowanie energetyki, a razem z nią gospodarki na trochę inne tory. W tym kontekście chciałem zapytać pana Tomasza Ślężaka, jako przedstawiciela przemysłu, o to, jak on to widzi. To znaczy wiemy, że cena energii elektrycznej jest jedną z największych składowych kosztów ponoszonych przez przemysł. Czy musimy czekać na tę rewolucję przemysłową, żeby to się stało? Czy firmy takie jak ta firma, którą pan reprezentuje, ma czekać na rewolucję przemysłową, czy po prostu przenieść się tam, gdzie ta rewolucja już ma miejsce? To jest moje pytanie do pana Ślężaka. Bardzo, bardzo dobry punkt. Dla nas, niezależnie od tego przełomu technologicznego, kluczem jest, czy powiedzmy, reindustrializacja oznacza, że stworzone zostaną warunki, żebyśmy byli w stanie wyprodukować, tak jak to kiedyś bywało, 6 milionów ton stali. A to między innymi przekłada się na atrakcyjne, czy może nazwijmy to normalne warunki gry w zakresie cen energii. Konsumujemy bardzo duże ilości energii, w związku z tym oczekiwalibyśmy, żeby polityka energetyczna, no jednym z jej głównych filarów było kształtowanie cen energii w taki sposób, żebyśmy nawet z naszymi konkurentami tutaj europejskimi byli w stanie konkurować jak równy z równym. Tak nie jest niestety i duża część tego problemu pochodzi od naszych problemów regulacyjnych, polityki klimatycznej, no, zwykłych kosztów branży energetycznej, które są przerzucane w dosyć prosty sposób przez regulatora na konsumentów. Przemysł, szczególnie energochłonny, musi mieć stworzone warunki, żeby funkcjonował, ponieważ ryzyko przerzucenia mocy produkcyjnych i inwestycji do innych obszarów, nawet w Europie, jest bardzo duże. Liczymy, bardzo liczymy na to, że ten element reindustrializacji,
tak, Europy czy Polski, która również zasługuje na to, będzie wzięty poważnie pod uwagę we wszelkich odmianach polityki gospodarczej kraju. Mamy tutaj ze sobą jeszcze przedstawiciela spółki córki KGHM, pana Adama Witka. Jego chciałem zapytać o takie konkretne właśnie, skoro mamy business case, to case study, jak to wygląda w Polsce? Czy mamy te normalne warunki, o których pan Ślęzak mówił, czy ich nie mamy? Jakie tutaj wchodzą kwestie w Europie, które są, albo ich nie ma, albo są sformułowane inaczej w Stanach Zjednoczonych? Chodzi mi to o kwestie ekologiczne, kwestie podatkowe. Czy mamy normalne warunki, czy nie? Uczestnictwo w Unii Europejskiej gwarantuje na pewno nam większą dbałość o środowisko. To jest podstawa. To, że firmy od dawna mówią o równoważnym rozwoju, też jest prawdą. Czego brakuje? Na dzień dzisiejszy KGHM w swoich strukturach ma elektrownie, huty, elektrociepłownie, oczyszczalnie ścieków i tak dalej. Dyrektywy wprowadzane w kraju powodują to, że w najbliższych czasach, mimo że na dzień dzisiejszy KGHM spełnia wszelkie normy ekologiczne i nie płaci żadnych kar, to w najbliższych latach trzeba ponieść w setkach milionów złotych inwestycje w elektrociepłownie, w ciepłownie i w huty. Aktualnie jest budowana nowa huta, której emisyjność będzie o 30% niższa od dotychczasowej. To są jakby te działania proekologiczne KGHM-u. W strategii KGHM-u od wielu lat był energetyka polska. W związku z tym, że to właśnie to otoczenie prawne, niestabilne, nie pozwalające na zbudowanie uczciwego biznesplanu przynajmniej na 15 lat, wstrzymuje nasze decyzje inwestycyjne w duże obiekty energetyczne. Poza tym dochodzą różne podatki typu od kopalin, wieczna od wielu lat przy wsparciu pana Kalisia walka o to, żeby KGHM, będący praktycznie największym konsumentem energii elektrycznej w Polsce, bo to jest 3,2 terawattogodziny jako grupa kapitałowa, trudności ma w uznaniu tego, że jest przedsiębiorstwem energochłonnym. Jest to druga pozycja kosztowa KGHM-u i od lat walczymy o tym. Od 2 lat udało nam się doprowadzić do sytuacji takiej, że mamy ten status, ale tak jak mówię, przy wsparciu wielu organizacji, między innymi właśnie pana Kalisia, ale w tym roku aktualnie też znowu była próba zmienienia tych parametrów, zmiany tych parametrów, żeby KGHM kolejny raz nie stał się przedsiębiorstwem energochłonnym. Także to otoczenie prawne, brak ustawy o odnawialnych źródłach energii, brak wielu dyrektyw, które od lat powinny być wdrożone w tym kraju, co za tym idzie, brak możliwości wypracowania przynajmniej 15-17-letniej ścieżki energii elektrycznej, czy ciepła, czy gazu. To są tematy, które strasznie utrudniają podejmowanie decyzji w środowisku energetycznym. Także tych tematów związanych z energią elektryczną jest, z rynkiem energii elektrycznej, z formami zakupu, z kontraktami wieloletnimi zakupu energii, to jak mówię, mnie tu trzeba powstrzymać, bo mogę godzinami na ten temat rozmawiać. Dlatego tak tylko w punktach sygnalizuję, żeby nie spowodować jakiegoś kolejnego przedłużenia dzisiejszego spotkania. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Zanim zapytamy prawnika, który jest z nami na sali, o zdanie na ten temat, chciałem jeszcze wcześniej zapytać pana Mirosława Kowalika o to, jak ten potencjał, jak wygląda potencjał zwiększenia wytwórczości energii w Polsce. O tą drugą stronę właśnie, czyli przedsiębiorcy teraz opisali swoje obawy, a teraz chciałem zapytać jak od drugiej strony, z punktu widzenia sektora energetycznego, jak można zwiększać udział kolejnych źródeł energii w naszym miksie energetycznym po to, aby ta energia w końcu dla przedsiębiorców była tańsza. Dobry Państwu. No, dziękuję za tak obszerne pytanie, dość obszerne. Myślę, że jednej złotej zasady nie ma. Ja bym chciał się odnieść tutaj, zwrócić uwagę na wiele aspektów tej dzisiejszej dyskusji, bo mówimy o wolnym rynku, mówimy o potencjale, mówimy o pewnych uregulowaniach, stabilizacji tych uregulowań i to jest, mówię, istotne. Ale chyba jeszcze bardziej istotne jest
punkt widzenia albo perspektywa, z jakiej to rozpatrujemy, tak? No bo jest inna perspektywa miksu energetycznego w Polsce, zasobów paliwowych, dostępności, ceny tych zasobów, jak również jest inna perspektywa tego z poziomu Niemiec, z poziomu Francji czy innych krajów w Europie. No i jeszcze wyższa perspektywa, czyli konkurencyjności gospodarki europejskiej, gdzie Polska jest członkiem Unii Europejskiej, dużo też zależy od tego, bo dużo produktów eksportujemy i też zależy od sytuacji w Unii Europejskiej, jak ona jest konkurencyjna, czy my też w jaki sposób będziemy się rozwijali. I ja chciałem, mówię, tylko krótko nawiązać do tego pierwszego punktu i do tematu panelu, no bo mówimy o nowej strategii przemysłowej reindustrializacji, wskazując na to, że powinniśmy coraz bardziej dbać o przemysł, tak? Czyli udział przemysłu w produkcie krajowym brutto. Polska, wchodząc do Unii Europejskiej, ten udział ma jeszcze powyżej średniej Unii Europejskiej. Jakkolwiek no, są tendencje, żeby więcej coraz usług, czy finansowych, czy innych, będzie to dominowało, ale stabilizacja, mówię, gospodarki polega na tym, że jest ta część i tutaj ten kryzys 2008-2009, który dotknął świat i też kraje Unii Europejskiej, rezultat tego pokazuje, że tam, gdzie PKB jest mniej uzależnione od usług, a więcej od przemysłu, te kraje lżej przechodzą takie kryzysy. Stąd, czyli powrót do pewnej realnej gospodarki, do wejścia z pieniędzmi, z inwestowaniem w realną gospodarkę. Wracając do pierwotnego pytania pana odnośnie potencjału polskiego, no to musimy patrzeć potencjał Polski z miksu energetycznego, który mamy, tak, który chcemy zmienić. Który też, mówię, w płaszczyźnie spełnienia polityki klimatycznej, nowych wyzwań, które teraz sobie definiujemy, 40% redukcji dwutlenku węgla, tak, w perspektywie 2030. To jest, mówię, to wszystko otoczenie, które będzie wpływało na decyzje przedsiębiorców. Tutaj wcześniejsi panowie wskazywali głównie element stabilizacji regulacyjnej, która potrafi wykreować projekty inwestycyjne, które się na tym opierają, bo trzeba sobie zakładać parametry inwestycyjne dla projektów i dla technologii sprawdzonych. Polska jest największym placem budowy obecnie i chyba powinniśmy to wykorzystać, mówię, w Europie, do budowania potencjału nawet w tych nowych technologiach, które się pokazują, tak? Bo mówimy o tym, że budujemy nowe bloki bardzo wydajne, niskoemisyjne, węglowe, gazowe, również energetykę wiatrową. To jest potencjał wiedzy, to jest potencjał też młodych ludzi, którzy wchodzą w ten obszar, bo to jest, bym powiedział, i to jest wszystko utożsamiane z pewną innowacyjnością. I teraz zmierzam do końca mojego wywodu odpowiedzi na pytanie, czy Polska ma jakiś ten potencjał w tym. Na pewno ma potencjał, żeby rozwijać nowe technologie, innowacyjnie podchodzić do zmiany miksu energetycznego, tak? Mówimy w tym względzie. Poprzez właśnie te działania, że wykorzystując inwestycje, które teraz są, budujemy potencjał ludzki na pewno i budujemy pewną infrastrukturę dla gospodarki. No ta infrastruktura, tak jak mówimy, to jest też energia. Cena musi być przystępna, bezpieczna i nie wpływać za dużo na środowisko. Ja twierdzę, że mamy tutaj dużo firm, ja reprezentuję jedną z tych, z dostępnością do dobrej technologii i to jest, bym powiedział, pewien parametr i kwalifikator, że tutaj jest sporo jeszcze, mówię, potencjału, bo wiele firm chce inwestować w Polsce. My mamy ten potencjał, że mamy fabryki w Polsce, mamy dość spory zasób tego, jedne z bardziej nowoczesnych fabryk, dodatkowo ciągle pracujemy nad innowacyjnymi produktami. Mówimy o energetyce wiatrowej na morzu czy na lądzie. Mówimy też o blokach węglowych, bo energetyka węglowa w Polsce nie zniknie i będzie też podstawą. Mówimy o bardziej sprawnym wytwarzaniu energii i to jest ten potencjał. Również w firmach polskich, które budują tę energetykę węglową. Mówimy o energetyce gazowej, która jest mniej emisyjna i która
prawdopodobnie, jeżeli będzie boom łupkowy, czy będzie, czy wydarzy się, będzie stanowiła jeszcze większą, bym powiedział, część naszego miksu. Później mówimy o energetyce jądrowej. Była mowa poprzednim tutaj panelu, gdzie też się przygotowujemy. Jest centrum w Świerku, które robi badania, przygotowuje kadry. My jako dostawca technologii części konwencjonalnej tak samo jesteśmy w stanie wykonać pewne elementy w Polsce. I to też jest pewna wartość i korzyść. Wracając jeszcze do pewnych innowacji, które się dzieją. Mówimy o magazynowaniu energii. Też mamy tutaj duże pole, bo jeżeli ostatnio dosyć popularna sprawa magazynowania energii, zamieniania energii, nadprodukcji energii ze źródeł odnawialnych, czy z wiatru, czy z fotowoltaiki, w wodór, później w syngas i magazynowanie, czy w rurociągach, czy w podziemiu. Jest ogromne pole, proszę Państwa, do tego, żeby popatrzeć tak bardziej z lotu ptaka, czy z astronoma, tutaj ktoś powiedział na pierwszym panelu, żeby zbudować odpowiedni program do rozwoju polskiej energetyki po to, żebyśmy mieli tą cenę przystępną i mieli konkurencyjną gospodarkę. To dziękuję, być może przydługo. Nie przedłużył pan, wszystko jest pod kontrolą. Chciałem zapytać pana Macieja Sokołowskiego o to właśnie, co, aby wrócił tutaj do strony prawnej tego zagadnienia, ale najpierw chciałem poinformować, że ogląda nas już nie 8, a 8,3 tysiąca gości z internetu, czyli temat jest poważny, ponieważ liczba widzów rośnie stale. A pana Macieja Sokołowskiego chciałem właśnie zapytać o to otoczenie prawne, które tutaj panowie no sygnalizują, że jednak jest z nim pewien problem. No i tutaj mamy dwa bieguny, bo jeśli chodzi o transformację energetyczną, to ten ujemny biegun, oczywiście percepcji zwolenników transformacji energetycznej, to jest energetyka węglowa, ten biegun dodatni to jest energetyka odnawialna i zarówno w jednym, jak i w drugim sektorze energetyki potrzebujemy regulacji. Na ustawę o OZE czekamy, rozmowy o rynku mocy i innych możliwych sposobach wsparcia energetyki węglowej cały czas prowadzimy. I chciałem się zapytać właśnie pana Macieja, czy istniejące już rozwiązania legislacyjne dają nadzieję na to, że przemysł zachowa konkurencyjność przy tej transformacji energetycznej, a jeśli nie, to jakie jeszcze są potrzebne? Dziękuję serdecznie, panie przewodniczący, szanowni państwo. Rzeczywiście mamy te dwa bieguny, można je odwrócić, zamienić tą relację plusa i minusa. Coś musi być jeszcze w środku, ale niemniej jednak, nim odniosę się do tego bardzo ciekawego pytania dotyczącego właśnie tej sfery regulacyjnej, chciałem jeszcze ustosunkować się do tego pierwszego pytania, które bardzo tutaj w interesujący sposób zostało zarysowane, czyli właśnie dyskusja o reindustrializacji, czyli pewien renesans przemysłu. I tutaj pan przewodniczący postawił interesujące pytanie, oto bowiem, czy wcześniej nastąpiła deindustrializacja? Czy mamy tą fazę podejścia do przemysłu postrzeganego w ten sposób, że nie jest nam całkowicie potrzebny, nie mamy tego przemysłu i obecnie musimy powrócić do tego przemysłu, to znaczy odtworzyć coś, co zostało zniszczone, de, czy mamy tworzyć coś w taki sposób wartości dodanej. W mojej ocenie nie jest jeszcze z tym przemysłem aż tak źle, że nie ma go całkowicie, jest w całkowitej rozsypce, chociażby Polska czy kraje właśnie tej nowej dziesiątki europejskiej są tutaj dobrym przykładem, że ten przemysł zachował się tutaj w jakiejś podstawie. Oczywiście jest tutaj dalej pytanie o stan tej podstawy, ale ta dyskusja w Unii Europejskiej jest jeszcze związana z podejściem odpływu przemysłu do państw produkcyjnych, właśnie wymienianych tutaj już kilkukrotnie Chin czy innych gospodarek Azji Południowo-Wschodniej. I na kanwie dyskusji o kryzysie gospodarczym w Unii Europejskiej stworzono właśnie postulat renesansu przemysłu, podobny do postulatu funkcjonującego już w Stanach Zjednoczonych, czyli polityki prezydenta Obamy, który dyskutując z różnymi przedsiębiorcami amerykańskimi stwierdził, pytał, czy jest to już ten moment, że przemysł może wrócić do Stanów Zjednoczonych i właśnie na gruncie rewolucji łupkowej czy taniej ceny energii jest to możliwe. Unia Europejska, dostrzegając pewne przewagi konkurencyjne Stanów Zjednoczonych, jak i właśnie gospodarek azjatyckich, stwierdziła, że kolejnym postulatem tej agendy musi być stworzenie komponentu przemysłowego. No bo Europa, niektóre państwa Unii Europejskiej, takie jak Luksemburg
czy chociażby Cypr mogą opierać się całkowicie na usługach. Trochę gorzej jest z Wielką Brytanią, która korzystając jednak z tych przewag konkurencyjnych, możliwości produkowania w Azji, próbuje to łączyć. Europa nie może jednak opierać się tylko i wyłącznie na usługach. To właśnie zostało wpisane do tej agendy unijnej, do tej agendy oficjalnej przyjętej na początku 2014 roku, takim słynnym komunikatem właśnie, gdzie ta reindustrializacja czy ten renesans przemysłu pojawia się nawet w nazwie. I punktem tej agendy jest stworzenie do 2020 roku udziału przemysłu na poziomie 20%. Na początku 2014 ten udział wynosił według badań około 15%, ileś tego udziału zostało zmniejszone właśnie na skutek kryzysu, ileś tych miejsc pracy odpłynęło, pytanie czy bezpowrotnie, ale właśnie Unia Europejska stwierdziła, że przy pomocy szeregu narzędzi, w tym narzędzi prawnych, możliwy jest renesans tego przemysłu jako jednej z głównych gałęzi dających nowe miejsca pracy. I problem, który pojawia się w kontekście tej dyskusji, to pytanie, jak odczytywać ten przemysł. Bo przemysł czy reindustrializacja, tak jak tutaj słuchałem przedstawicieli polskich przedsiębiorców, przedstawicieli polskiego przemysłu, inaczej jest odczytywany w tej części Europy, a inaczej jest odczytywany chociażby w Niemczech, w Portugalii, w Hiszpanii czy w Wielkiej Brytanii. Trzeba to łączyć, niestety czy stety, z agendą klimatyczną, która idzie równolegle do tej agendy przemysłowej. Kiedy Unia Europejska, kiedy wysocy rangą komisarze przedstawiali to zagadnienie, w odniesieniu do agendy klimatycznej pojawił się właśnie problem połączenia czegoś, co jest niepołączalnym, bo polski przemysł, bo ten przemysł tej nowej części Unii domaga się możliwości rozwojowych nie obciążonych tymi instrumentami, uwarunkowaniami natury regulacyjno-prawnej, chociażby sterowanym rynkiem uprawnień do emisji, który jest narzędziem stricte administracyjno-prawnym, gdzie pojawia się obowiązkowa pula do zakupu stanowiąca obciążenie dla przedsiębiorców, wnosił o szereg instrumentów ulgowych, o szereg instrumentów derogacyjnych, gdzie partnerzy zachodni wiążący reindustrializację z zazielenieniem gospodarki i stworzeniem zielonych miejsc pracy, powrotem sektora odnawialnego do takich gospodarki jak Niemcy, gdzie pojawił się dosyć duży konflikt z producentami ogniw fotowoltaicznych chińskich, gdzie przy użyciu znów kolejnych instrumentów regulacyjnych Komisja Europejska interweniowała, by umożliwić rozwój tej gałęzi przemysłu w Niemczech. Czyli odnosząc się do tego właśnie pierwszego pytania, pojawia się tutaj ten problem, jak rozumieć tą reindustrializację. Ta reindustrializacja, odwołując się do już uwarunkowań stricte prawnych, przez Komisję Europejską jest rozumiana jako stworzenie pewnych ułatwień dla biznesu, chociażby w sferze certyfikacji czy sferze uznaniowości norm, zmniejszenia obciążeń dla przemysłu, ale nigdzie nie pada tam, jak ten przemysł ma wyglądać. To znaczy, czy mamy go opierać na tych przemysłach, na tym, co jest typowo kojarzone z przemysłem, z tą pierwszą fazą rewolucji przemysłowej, właśnie z wielkoskalowymi inwestycjami, czy to ma być ten mały przemysł. I tutaj pojawia się to zagadnienie. Jeśli chodzi o sferę prawną tutaj na tym krajowym gruncie, to dobrze pamiętam, jak w tamtym roku toczyła się w tej samej sali, na tej samej konferencji dyskusja o ustawie o odnawialnych źródłach energii. Wydaje się, że rzecz oczywista, komponent pierwszego pakietu klimatyczno-energetycznego, bo już dzisiaj możemy mówić o drugim pakiecie klimatyczno-energetycznym, wciąż nieimplementowany na gruncie krajowym. Pojawia się problem natury zewnętrznej, czyli możliwość postępowania Komisji Europejskiej względem Polski, co wydaje się jest rzeczą stosunkowo mniejszą do problemu, z którym borykają się polscy inwestorzy, czy inwestorzy zagraniczni chcący wejść na ten rynek, czy inwestorzy zagraniczni, którzy wyszli już z tego rynku, czyli właśnie ta niepewność regulacyjna. No ale na pewno o te pytania czy te problemy nie są powodowane przez prawników. My tak samo doradzając naszym klientom, również reprezentującym ten polski przemysł, spotykamy się z tym problemem, że pewne kwestie nie zostały uregulowane na poziomie sejmowym, pomimo tego, iż ten proces toczy się już bardzo długo, pewne akty prawne, rangi dyrektyw nie zostały przyjęte, nie zostały implementowane
I również no, powstaje taka luka regulacyjna, która tworzy te warunki niepewności i tak samo musimy z nimi sobie radzić, tak jak państwo przedsiębiorcy, doradzając i próbując znaleźć jakieś rozwiązania pośrednie. To, co jeszcze warto wspomnieć o samej agendzie reindustrializacyjnej Unii Europejskiej, to warto podkreślić, że nowym podejściem Unii Europejskiej do procesu renesansu przemysłu nie będzie podejście przy użyciu dyrektyw, czyli państwo członkowskie ma możliwość implementowania danej dyrektywy i stworzenia jakichś rozwiązań, które bardziej będą przystawały do gospodarki danego państwa. Warto zwrócić uwagę, że właśnie w tym komunikacie styczniowym Unii Europejskiej dotyczącym agendy industrializacyjnej, czy tego renesansu, pojawia się podejście rozporządzeń. To jest dyskretna różnica, ale rozporządzenia obowiązują w sposób bezpośredni. Czyli tak jak zostaną wynegocjowane przez naszych przedstawicieli na forum unijnym, tak później bezpośrednio, już bez konieczności żadnej implementacji, będą obowiązywały właśnie w danym państwie członkowskim, czy na obszarze całej Unii Europejskiej. Warto zwrócić uwagę na ten dyskretny fakt, że zmienia się podejście, będzie bardziej sztywne właśnie w dyskusji o tej reindustrializacji, stąd też zarysowałem te dwie różne płaszczyzny, czyli agendę klimatyczną i tą agendę przemysłową i jak ona ma być rozumiana. Dziękuję. Dziękuję. Korzystając z tego, że ma pan mikrofon, jeszcze proszę go nie odkładać. Mamy pytanie z internetu, które właśnie w tym kontekście jest bardzo ważne, ponieważ z pana wypowiedzi bije tutaj takie przekonanie, że czas nam ucieka, mamy lukę legislacyjną, a z kolei Komisja Europejska nie czeka i usztywnia swoje stanowisko, wymaga coraz bardziej ambitnej polityki klimatycznej. Tutaj Ministerstwo Gospodarki, gospodarz naszego spotkania alarmowało w zeszłym chyba roku, że w 2016 albo 2017 roku mogą się pojawić pewne wyłączenia spowodowane, tak zwane blackouty spowodowane właśnie niedoborami mocy. Internauta tutaj pyta się, właśnie to jest pytanie do prawnika, czy wyłączenie rezerwy interwencyjnej zimnej, czyli bloków, które zobowiązaliśmy się wyłączyć w Unii Europejskiej, grozi Polsce karami? Tak. Można coś więcej usłyszeć na ten temat. Dlaczego, jak to jest uregulowane? Zobowiązaliśmy się wyłączyć te bloki i jedynym rozwiązaniem jest tutaj właśnie stworzenie rynku mocy. Tylko rynek mocy, jest tutaj dosyć długi obowiązek notyfikacyjny, bo jest to jakiś system pomocy publicznej, a na rynku wewnętrznym Unii Europejskiej obowiązują jednolite zasady względem każdego. Tak? No, ten rynek składa się z 20 kilku komponentów, 20 kilku różnych gospodarek krajowych. I nie może być tak, iż przy pomocy instrumentów administracyjno-prawnych wnika się w ten wewnętrzny rynek, jakim też jest wewnętrzny rynek energii. A takie wyłączenia powodują, iż, czy takie włączenie, utrzymanie tej rezerwy powoduje, iż pewna pomoc publiczna została tutaj zaaplikowana przez dane państwo członkowskie, co w pewien sposób powoduje tworzenie pewnych wyżłobień w tym rynku energii, który powinien być jednolitym rynkiem energii. Oczywiście to jest dążenie do jakiegoś stanu doskonałości i ten rynek będzie mniej lub bardziej jednolity. Zobowiązując się wyłączyć te konkretne bloki, to dotyczy tych starszych bloków, nierentownych, również z uwagi na obligacje środowiskowe, obligacje agendy klimatycznej, po prostu będziemy postępowali kontra tym naszym zobowiązaniom. No i gdzieś tam trzeba liczyć się z tymi karami. Niemniej jednak no, dyskusja o karach to jest jeszcze oddzielna dyskusja o skuteczności i możliwości realnego, czy ta kara będzie miała rzeczywiste przełożenie na dane państwo, czy rzeczywiście zostanie wyegzekwowana. To jest inna dyskusja, bo niejednokrotnie Polska już, czy również inne państwa członkowskie były punktem odniesienia kar Unii Europejskiej czy kar Komisji Europejskiej, no ale to są tylko postępowania, które muszą się skończyć werdyktem Trybunału Sprawiedliwości, a to jest bardzo długa droga. W międzyczasie można sanować tę sytuację. To znaczy można zgodzić się na sytuację, gdzie Komisja Europejska stwierdza, wszczyna postępowanie, wydaje decyzję dotyczącą kary, a możliwość odwołania się czy skuteczności tej kary jest dosyć długa, no bo jednak to nie są kary względem jakiegoś byle jakiego podmiotu, ale państwa członkowskiego, no a w międzyczasie państwo członkowskie może usprawdzić tę sytuację, czyli zyskać na czasie i zagrać na zwłokę. No to może być taka strategia. Dziękuję pan bardzo. Chciałem w takim razie wrócić już do tematu naszej dyskusji i pojawił się tutaj temat rynku mocy. Chciałem pana Henryka Jacka Kalisia zapytać, czy rynek mocy to jest jedyne rozwiązanie, czy są inne? Jakie?
No chyba jeśli chodzi o rynek mocy, to jest ten mechanizm, który w tej chwili najmniej oddziałuje na problemy, o których mamy dzisiaj rozmawiać, czyli na tą reindustrializację. Oczywiście rynek mocy może w jakimś niekorzystnym kształcie spowodować dodatkowy wzrost kosztów energii, ale może też być szansą dla odbiorców przemysłowych. I tutaj mam na myśli i elektrociepłownie przemysłowe, które w tej chwili funkcjonują lub mogą być zbudowane, ale mam też na myśli usługi systemowe, które mogą być przez odbiorców przemysłowych świadczone. I jeśli rozmawiamy o rynku mocy, to w pewnym sensie my zawsze podkreślamy, że koszty, które ten rynek mocy generuje, powinny być jak gdyby równoważone przez inne rozwiązania, by wpływać korzystnie na tą konkurencyjność firm, które funkcjonują na rynkach globalnych i by nie obciążać ich dodatkowymi kosztami. Natomiast jeśli mógłbym na chwilę wrócić do reindustrializacji, jeśli pan pozwoli, bo ja mam wrażenie, że Europa jak gdyby zapomina o tym, co ma. I my zaczynamy mówić o reindustrializacji, a przechodzimy do porządku dziennego nad funkcjonowaniem firm, które w tej chwili mają określone problemy. I tutaj jest przykład Mittala, tu jest przykład KGHM-u, tu są przykłady tysięcy firm, które funkcjonują w ramach Unii Europejskiej i mają problem z kosztami, które generuje pakiet klimatyczny, polityka energetyczna, polityka fiskalna. W szczególności te problemy mają firmy polskie, bo do tej pory w Polsce nie udało się wprowadzić żadnych rozwiązań, które redukowałyby koszty tych firm najbardziej energochłonnych, ale proszę mnie dobrze zrozumieć, ja nie proponuję jakiejś redukcji czy ulg, które są wyjątkowe w Unii Europejskiej. Tego typu rozwiązania stosują wszystkie kraje europejskie. I w związku z tym my jedynie staramy się o to, żeby te rozwiązania w ramach Unii Europejskiej zharmonizować, no bo jeśli mamy mieć wspólny europejski rynek energii, jeśli mamy mieć wspólny europejski rynek usług, wspólny europejski rynek towarów, no to dlaczego te rozwiązania nie mogą być identyczne i dlaczego koszty, którymi są obciążani polscy odbiorcy przemysłowi, nie mogą być redukowane w taki sam sposób, jak to robią Niemcy, Francuzi, Hiszpanie, Belgowie. No i tutaj tych możliwości jest mnóstwo, a w zasadzie składników kosztowych. I no, poczynając na przykład od polityki energetycznej, to są koszty systemów wsparcia energetyki odnawialnej i skojarzonej. Polityka klimatyczna, koszty pośrednie, czyli wzrost cen energii spowodowany wprowadzeniem europejskiego systemu handlu uprawnieniami do emisji. Tu Komisja Europejska wprowadziła możliwość redukcji tych kosztów za pomocą systemów rekompensat. No, polski rząd jak dotąd nie wyraził się pozytywnie o takiej możliwości. W tej chwili w Komitecie Prezesa Rady Ministrów jest ustawa o handlu uprawnieniami do emisji, która póki co takich rozwiązań nie przewiduje. Mamy informację, że bardzo mocno o tego typu rozwiązania stara się Ministerstwo Gospodarki, natomiast w tym obszarze jest odosobnione. Kolejny przykład, akcyza od energii elektrycznej. Polska jest jednym z trzech krajów Unii Europejskiej, która nie różnicuje stawek akcyzy, która obciąża właśnie ten energochłonny przemysł najwyższymi możliwymi stawkami. Nie redukuje również kosztów podatku akcyzowego w stosunku do najbardziej energochłonnych procesów, co można powiedzieć zaleca dyrektywa o opodatkowaniu produktów energetycznych 2003/86/WE. Z kolei jeśli weźmiemy pod uwagę konkluzje z 23 października 2014 roku, to one są bardzo konkretne. One zapowiadają gwałtowny wzrost kosztów uprawnień do emisji. Wzrost kosztów uprawnień do emisji musi się przełożyć na wzrost cen energii. Jeśli założymy, że będą uprawnienia do emisji będą na poziomie 30 euro, wtedy do kosztów zmiennych produkcji energii elektrycznej trzeba będzie dorzucić 60 zł. To jest przy kalkulacji
sprawności na poziomie 46%, a my w systemie większość elektrowni mamy na poziomie 36%. Więc mamy olbrzymi problem i tutaj wracając do tego dokumentu, który się pojawił na początku roku, mam tu na myśli działania na rzecz reindustrializacji polskiego, przepraszam, europejskiego przemysłu, no to to jest dokument bardzo mało konkretny. On w zasadzie nie wskazuje żadnych rozwiązań. On się ogranicza do apeli, on się ogranicza do haseł i Komisja Europejska na tym te swoje działania w tym obszarze kończy. Proszę zwrócić uwagę, że bardzo mocno się dyskutowało na ten temat na początku roku. W tej chwili już nikt na ten temat nie rozmawia. Mówi się właśnie o kolejnych redukcjach emisji. Proszę zwrócić uwagę, jak ambitny jest to cel. Myśmy mieli 15 lat na to, żeby zredukować emisję o 20%. Teraz mamy 10 lat na to, żeby zredukować te emisje w systemach ETS o 23%. Dodatkowo te, no powiedzmy, proste, tańsze sposoby ograniczenia tych emisji zostały już wykorzystane w poprzednich okresach. Nie ma jakiegoś oszałamiającego postępu technologicznego w tym obszarze, który by gwarantował wymianę technologii na takim poziomie, żeby przemysł mógł tego typu redukcje uzyskiwać. Więc tutaj ja no, z obawą patrzę na swoich kolegów z tego energochłonnego przemysłu, no bo jeśli wziąć na przykład pod uwagę KGHM, no to jego wyniki finansowe zależą w 100% od parametrów ekonomicznych, takich jak kursy walut i cena miedzi na giełdzie i one mogą ulegać wahaniom o kilkadziesiąt procent w bardzo krótkich okresach czasu, więc wyciągnięcie tych środków z takiego giganta powoduje, że w momencie jak następują wahania właśnie te koniunkturalne, to tego typu zakłady mają olbrzymi problem. Kolejny przykład, Mittal Steel, chyba największy inwestor w Polsce, firma, która pięknie wywiązała się ze swoich zobowiązań prywatyzacyjnych, no w tej chwili musi wybierać, czy produkować w Polsce, czy produkować w innych krajach Unii Europejskiej. No na szczęście jest to koncern globalny, więc ma gdzie tą produkcję przenosić. Natomiast z naszego punktu widzenia jest ważne, żeby ta produkcja jednak w Polsce została, a to, czy ona zostanie, zależy od cen energii i od cen gazu, a te składniki kosztowe są obciążone coraz nowymi kosztami. No i w związku z tym to wpływa w sposób decydujący na konkurencyjność. Także konkludując, ja uważam, że my mamy inny problem na ten moment. My mamy ten problem, żeby utrzymać ten przemysł, który jest. Kolejny problem to jest carbon leakage, ale polegający na tym, że się nie inwestuje, bo generalnie polityka unijna nie zachęca do tego, żeby inwestować w przemysł, więc następuje systematyczna jego degradacja. A my jak gdyby przechodzimy do trzeciego etapu, czyli do reindustrializacji. Obronimy najpierw to, co mamy. No właśnie, i w kontekście chciałem zapytać... W tym właśnie kontekście chciałem zapytać pana Grzegorza Onichimowicza o to, w takim razie w jaki sposób można wesprzeć przemysł czy konsumentów energii elektrycznej. Może tutaj należy wdrożyć jakieś wsparcie, które sprawi, że zaczniemy inwestować także w nowe moce energetyczne. No, proszę państwa, ja myślę, że przede wszystkim musimy iść za dobrymi wzorcami. Nasze prawo, o tym dużo było już mowy, tylko może jakby nie zabrakło tej ostatecznej konkluzji. Całe prawo dotyczące energetyki polskiej jest prawem stworzonym przez energetyków dla energetyków. Może nie przez prawników, ale działających na zlecenie energetyków, tak? Dla energetyków. I taka jest prawda, tak? Nawet jeśli popatrzymy na... Właściwie pierwszą taką próbą, to razem z Jackiem tutaj toczyliśmy kiedyś boje w tej sprawie w Sejmie, dopuszczenia w ogóle odbiorców do rynku energii było tak zwane obligo giełdowe. To po raz pierwszy, kiedy rzeczywiście odbiorcy zyskali jakąś podmiotowość, że proszę bardzo, będzie transparentność procesu powstawania cen i będzie można do tej ceny, takiej samej jak spółki obrotu między sobą, będzie dostęp. Ale dzisiaj niestety
pod tym względem nie jest dużo lepiej. I jeśli popatrzymy sobie, właśnie wróćmy do tego przykładu Stanów Zjednoczonych, o którym tyle była mowa, tam jest tania energia, mówimy o tym dużo, ale nie tylko energia jest tania. Tam również wszyscy się zastanawiają nad tym, w jaki sposób odbiorca energii może stać się podmiotem, który działa na tym rynku, który wyciąga z tego rynku również korzyści i na tej podstawie buduje swój biznes. Dzisiaj około 10% mocy zainstalowanej, no na razie to powiedzmy 8, ale docelowo około 10% mocy zainstalowanej w Stanach Zjednoczonych ma być backupowane poprzez działalność samych odbiorców. Czyli to słynne zarządzanie popytem, odbiorcy są w stanie zastąpić 10% mocy zainstalowanej. Nie ma sensu budować elektrowni, których czas pracy będzie liczył się w pojedynczych godzinach w ciągu roku. Co więcej, to nie jest tylko problem zastępowania źródeł, które tak krótko będą działały. W sytuacji, kiedy mamy do czynienia z fotowoltaiką, z wiatrem, bardzo często wahania, jeśli chodzi o zapotrzebowanie mocy, są tak duże, że nie udaje się tego pokryć poprzez regulacje istniejących źródeł wytwórczych. Też trzeba odwołać się do odbioru, czyli ta elastyczność. I elastyczność po stronie odbioru jest taka, której nigdy energetyka konwencjonalna nie zapewni. To mała energetyka i odbiór, czyli powiedzmy i prosument, i źródła rozproszone, i właśnie odbiór są w stanie to dostarczyć. I w tym kraju, prawda, w Stanach Zjednoczonych, gdzie tak mówimy o taniej energii, jednocześnie 89% firm, to tutaj podpieram się tymi slajdami, stawia sobie cele dotyczące energii i procesów zarządzania energią i 81% uważa, że podstawowe przy konkurencyjności jest właśnie zarządzanie energią, a 40% już lokuje pewne środki dla programów efektywności energetycznej. Jak mogę dalej? A, tutaj, przepraszam, bo to ja jestem. Co ma? No i nic dziwnego, skoro sami Amerykanie dzisiaj w takiej gospodarce, która wydaje się już bardzo mocno rozwinięta, oceniają, że 30% energii w budynkach się marnuje, a 600 miliardów dolarów rocznie wydaje się niepotrzebnie na energię w komercyjnych i przemysłowych przedsięwzięciach tylko w Stanach Zjednoczonych. A więc jest potencjał w efektywności, tylko ten potencjał trzeba uruchomić. I źródłem uruchomienia tego potencjału jest właśnie obecność odbiorców w rynku energii elektrycznej. I tu między innymi rozwiązania informatyczne, pewnie to moi koledzy z informatyki będą więcej o ten temat mówili ciekawie niż ja, są w stanie podpowiedzieć, jak to zrobić. I tego typu rozwiązania informatyczne, one powstają zarówno daleko, prawda, jak za wielką wodą, jak i w Polsce, o tym za chwilę będę mówił. I tego typu rozwiązania informatyczne w dużej mierze są finansowane przez samą energetykę. Chociażby przez operatorów systemów przesyłowych, którzy tworząc systemy demand response, systemy zarządzania energią elektryczną, w ten sposób dają możliwość firmom wyspecjalizowanym, żeby wchodziły czy to do odbiorców komercyjnych, czy to do odbiorców przemysłowych po to, żeby tą energią zarządzać. A jeśli możemy zarządzać w sposób awaryjny, to możemy również zarządzać na co dzień. Możemy również zarządzać w sytuacjach nie kryzysowych, tylko w sytuacjach, kiedy cena energii się waha, kiedy możemy z tego wyciągać jakieś korzyści. Możemy zarządzać swoimi rachunkami, możemy zarządzać właśnie tym codziennym biznesem od strony energetycznej. I takie rozwiązania są już w tej chwili dosyć popularne. W Stanach Zjednoczonych, tak jak mówię, one w dużej mierze są finansowane przez programy właśnie tego demand response. W naszej rzeczywistości niestety na razie tak nie ma. Jest to pewien problem. Tutaj też między innymi z panem Kalisiem, z Jackiem toczymy od dłuższego czasu boje o to, żeby
żeby te programy demand response w Polsce były też wynagradzane, bo to jest problem właśnie porównania składników kosztów, tak? Jeśli energochłonne zakłady francuskie czy niemieckie już dzisiaj są w stanie 6, 7 czy 8% odzyskiwać wydatków na energię poprzez udział w programach zarządzania popytem, no to to jest te kilka procent, które my tracimy na konkurencyjności. A to jest tylko dźwignia, tak? Bo trzeba widzieć demand response jako to, troszeczkę można posłużyć się jako przykładem tu dźwigni finansowej dla przedsięwzięć inwestycyjnych. To jest dźwignia do wprowadzania właśnie programów efektywności energetycznej. W Polsce też są firmy, tu Virtual Power Plant, który jest jednym ze sponsorów naszej konferencji, partnerów naszej konferencji, też jest taką firmą, która też wprowadza tego typu rozwiązania. Tylko żeby się to nam opłacało, to rzeczywiście musimy przede wszystkim stworzyć to otoczenie prawne, które będzie otoczeniem prawnym, które jakby zbilansowuje z jednej strony interesy samej energetyki, a z drugiej strony interesy jego odbiorców tej energetyki. Bez tego będzie nam bardzo ciężko. Na szczęście pewne rzeczy zaczynają się dziać. Zobaczymy, jak to będzie w najbliższych dniach i latach. Mam nadzieję, że chociażby tworzący się rynek mocy też będzie uwzględniał tutaj interesy przede wszystkim odbiorców. To, żeby również odbiorcy mogli składać na tym rynku ofertę. Zobaczymy. Wydaje się to dosyć naturalne. Ten rynek mocy nie powinien utrzymywać starej energetyki, jak to ładnie można nazwać, tylko powinien być czymś, czy petryfikować dawnego układu, tylko powinien być czymś, co będzie działało proinnowacyjnie, będzie działało w kierunku odbiorcy, będzie działało w kierunku nowej energetyki, energetyki rozproszonej, czy tej energetyki odnawialnej, która rzeczywiście w naszym sytuacji, w naszym położeniu ma sens ekonomiczny i jednocześnie pozwoli nam wypełnić zobowiązania, chociażby wynikające z pakietu klimatycznego. Zanim przejdziemy do starej energetyki, to w roli adwokata diabła postawię się ja i przeczytam komentarz, który pojawił się właśnie po wypowiedzi pana Kalisia. Pyta internautka, dlaczego pan Kalisz uprawia czarnowictwo? Prosilibyśmy o jakieś pozytywne przykłady. Czy nie ma pozytywnych przykładów? A może są jakieś pozytywne pomysły, które mógłby pan przedstawić właśnie, żeby odpowiedzieć tutaj internautce? Jeśli tak była odebrana moja wypowiedź, to przepraszam, niestety no, nie miałem takiego zamiaru. Ja chciałem przekazać pełną informację na temat tego, co w tej chwili robię ja, co robi moja organizacja i co trzeba zrobić, żeby polski przemysł był bezpieczny. Natomiast oczywiście my nie kwestionujemy tego, co robi Komisja Europejska z zasady. Jesteśmy zdania, że zakłady pracy, organizacje branżowe polityką mają się nie zajmować. My się zajmujemy tym, żeby tworzyć pozytywne warunki do rozwoju przemysłu. Proszę zwrócić uwagę, w jakim momencie w tej chwili jest Europa. Rok 2013 to wzrost PKB 0,2. Zakłada się, że w 2014 może będzie 1,5%. Mówiliśmy o cenach gazu, mówiliśmy o cenach energii. Wydaje mi się, że tą gospodarkę europejską trzeba rozpędzić. Natomiast co robi Komisja? No, Komisja nakłada kolejne pęta, nakłada kolejne ograniczenia, które spowodują, że no, tak naprawdę ten przemysł rozwijał się nie będzie. Proszę zwrócić uwagę, jakie są konsekwencje zwiększenia szybkości redukcji emisji po 2020 roku. Koszty nie tylko energetyki, bo my skupiliśmy się na energetyce, ale przecież emisję ma również przemysł. Więc no, ja sądziłem, że te zagrożenia trzeba pokazać. Oczywiście będziemy się pewnie wszyscy cieszyć, jeśli się okaże, że no, jakiś przełom technologiczny, o którym tutaj już wcześniej mówili moi przedmówcy, nastąpi, pojawi się jakieś źródło energii odnawialnej, które rozwiąże te nasze problemy. Ale póki co ja o takim źródle nie wiem. Wiem natomiast, że CCS, na którym Unia Europejska wydała setki miliardów złotych,
się nie sprawdził, że nie da się tego stosować na skalę przemysłową, więc być może rozsądnie jest, zanim urosną inne, nie podcinać gałęzi, na której się siedzi. Dokładnie, bo nie będziecie Państwo wiecznie czekać, prawda? Też są inne miejsca, gdzie można inwestować. Zjawisko carbon leakage, które jest Państwu znane, też następuje już teraz. I właśnie chciałem zapytać o starą energetykę w tym kontekście, no bo możemy powiedzieć, że bloki energetyczne w Kozienicach i inne są drogie. Inwestujmy zatem w tanią energetykę odnawialną na przykład. Tutaj chciałem, żeby ten wątek pociągnął pan Mirosław Kowalik. Znaczy, postawienie takiej tezy, że bloki konwencjonalne czy zagrożenie, bo tutaj kolega, mój przedmówca mówi o dużym zagrożeniu wysokich cen za uprawnienia CO2, tak? Dlatego stąd jest pewien kierunek rozwoju energetyki odnawialnej. Mamy pewne strategie poszczególnych krajów, tak jak Energa Winde z Niemiec. Ale to jest, mówię, kwestia wyboru, tak? Kwestia popatrzenia na ten miks energetyczny i zrównoważenia pewnych rzeczy, bo innowacja w energetyce może być też kołem zamachowym, tak? Dla gospodarki, tak? Mogą powstawać nowe miejsca pracy. I tutaj te regulacje, o których dużo tutaj dzisiaj słyszeliśmy, w jakiś sposób nakładane przez pewne zobowiązania w związku z klimatem, z pakietem klimatycznym, one trzeba je brać pod uwagę, ale wracając do pytania, w jaki sposób, bo ja bym to odwrócił pytanie, nie powiedział, że energia ze źródeł odnawialnych jest tania, tak? Czy z innych źródeł. Ona jest po prostu w jakiś sposób wynikiem gry rynkowej. Tak powinna być przynajmniej i tak to się powinno toczyć, tak? Kwestia jest inna, czy rynki są w Europie połączone na tyle, żeby można było uważać je na tyle, że spełniony jest ten warunek. Stąd w obrębie Polski, tak samo jak tutaj było kilka razy przykład Wielkiej Brytanii podawany, że budowana jest elektrownia jądrowa, jedna, później następne. Jest program budowy farm wiatrowych na morzu, tak, są inne. Ale tam jest spojrzenie chyba bardziej kompleksowe na całą energetykę i zrównoważenie tego, stąd wychodzi jakaś tam cena wynikowa kontraktu różnicowego 92 dla energetyki jądrowej. Stąd ja bym tutaj te elementy jak gdyby w każdego miksu, każdego kraju polskiego miksu też brał pod uwagę. I oczywiście te prognozy, które tutaj kolega mówił odnośnie CO2, musimy brać mocno pod uwagę, jeżeli będzie wysoka cena CO2, musimy na to, albo powinniśmy na to spojrzeć, też z punktu widzenia uruchamiania tej części miksu, który jest mniej wrażliwy na wpływ wysokiej ceny CO2. Czyli tutaj już padła też wcześniej, na wcześniejszych panelach, że energetyka jądrowa, ona się rozwija i ona praktycznie zmaterializuje się. Takie głosy się słyszy, tak? Czyli będzie pracowała w podstawie i będzie mniej jak gdyby wpływała na pewne obciążenia kosztowe związane z zakupem uprawnień CO2. Czyli odwracając pytanie, ja bym tutaj w ten sposób postąpił, w jaki sposób zrównoważył, bo mówimy cały czas o konkurencyjności polskiej gospodarki, konkurencyjności gospodarki europejskiej i konkurencyjności gospodarki europejskiej w stosunku, bo tak o tym ten panel stanowi, czy ta reindustrializacja, ona w jakiś sposób da szansę konkurować. Mówię, ktoś mówił o obronie, konkurować na rynku globalnym, tak? Jak widać, Amerykanie są w tym bardziej efektywni, tak? Czyli oni w jakiś sposób znaleźli sposób na to, żeby potanieć swoją energię, żeby zmobilizować, tak jak tutaj mój przedmówca mówił, konsumentów do tego, żeby aktywniej na tym
rynku współdziałali, to znaczy współdziałali w ten sposób, że są instrumenty. Mówimy o sieci inteligentnej, tak, żeby można było jeszcze do tego szczypta tej energii prosumenckiej, czy energii, która być może niekoniecznie będzie pochodziła ze źródeł takich wielkoskalowych, tak jak my mówimy. Ale te wielkoskalowe też są potrzebne w systemie, żeby zabezpieczały tą bazę. Reszta jest, bym powiedział, wynikiem pewnych regulacji, pewnego wektora średniego, który nam zdefiniuje, czy za dużo tej regulacji jest, czy za mało i czy ta energia będzie tania, czy droga. Jeszcze tutaj mówimy o środowisku, żeby jak najmniej na to środowisko oddziaływać. Ja jestem zwolennikiem tego, żebyśmy inwestowali, byli innowacyjni, organizacje przystosowali do tego, żeby była innowacyjna, ale też w drugim, mówię, momencie patrzyli na energetykę odnawialną pod kątem tego, że ona będzie coraz tańsza. Bo jeżeli mówimy o wietrze, no to tutaj paliwo jest, bym powiedział, za darmo, tylko jest bariera pewnego capexu, bariera pewnego finansowania. Jeżeli mówimy o offshore, tak samo, czyli mówimy o energetyce wiatrowej na morzu, ona ma największy potencjał, bym powiedział, obniżenia kosztów capexowych. Później mówimy o OPEX-ie. Ale to musi być model, który nam wskaże, że średnia z tego wszystkiego wyjdzie, że jeżeli zaregulujemy w jakiś sposób wsparciem tą energetykę, czy energetykę nuklearną, czy energetykę wiatrową, czy na lądzie, czy na morzu, ona nie rozwali nam ceny energii w kraju i później ewentualnie ościennie, tak, że będziemy niekonkurencyjni i przemysł będzie uciekał, co panowie tutaj, na co panowie zwracali uwagę. Ja jestem zwolennikiem, mówię, pójścia, mówię, w innowacje, to znaczy te produkty, które są teraz technologicznie już dojrzałe, trzeba je implementować, to co robi Polska teraz, mówimy o blokach węglowych wysokosprawnych i patrzeć na te produkty, które mają największą perspektywę obniżenia kosztów i zabezpieczenia taniej energii elektrycznej, to co pan powiedział, czyli źródła odnawialne. Znowu wrócę do tematu taniej energii, który jest dla przemysłu najważniejszy. Model amerykański pokazuje, że tania energia przekłada się na wzrost gospodarczy, a więc także powinna się przełożyć na reindustrializację w Europie. Ale w tym kontekście chciałem pana Marcina Bieleckiego zapytać o to, co mówi właśnie energetyka. To znaczy oni mówią, że w takim razie bezpieczeństwo energetyczne też kosztuje i musi być włączone do kosztów. Jak pogodzić ten ogień z wodą, czyli właśnie zachować mimo wszystko to bezpieczeństwo energetyczne w jakiś sposób i pogodzić je z konkurencyjnością, która niestety w Europie kuleje? Odpowiem na to pytanie, to jeszcze bym się tylko na chwilkę odniósł do samej kwestii reindustrializacji i tego, co jest potrzebne, żeby ona się zakończyła sukcesem. To ja może bym spróbował najpierw odpowiedzieć, słuchając panów tu wcześniej, na pytanie, co nie jest potrzebne. Czy słuchając panów mam wrażenie, nawet jestem pewien, że nie jest już potrzebne podwyższanie, że tak powiem, motywacji i chęci u polskich przedsiębiorców do tego, żeby rzeczywiście efektywniej zarządzać kosztami, efektywniej zarządzać całym procesem produkcyjnym, po prostu podnieść stopień industrializacji. A wracając do pytania, które pan zadał, no ja reprezentuję firmę informatyczną, zatem tutaj raczej nie będę się odnosił do zagadnień bezpieczeństwa energetycznego całego kraju, natomiast oczywiście bezpieczeństwo energetyczne przedsiębiorstwa, szczególnie jeśli mówimy o dużym przedsiębiorstwie przemysłowym, gdzie tak jak na przykład pan prezes powiedział w KGHM jest to drugi co koszty energii elektrycznej jest to drugi co do wielkości rząd i to bardzo duży, tak, ponad 13 terawatogodzin. Zatem siłą rzeczy zarządzanie kosztami związanymi z pozyskaniem energii, jak również zarządzanie bezpieczeństwem całego cyklu produkcyjnego, to są rzeczy, które są ze sobą po prostu nierozrywalnie związane. I teraz, jeśli mówimy o bezpieczeństwie, to ja jako reprezentant tej branży informatycznej mogę powiedzieć, że kiedyś mówiliśmy o kilku tak naprawdę
niezależnych obszarach, typu informatyka, telekomunikacja, automatyka. Teraz to już jest jeden obszar, tak? Także myśląc o kwestii podwyższenia bezpieczeństwa czy zabezpieczenia ciągłości produkcji, już nie możemy tych kwestii rozpatrywać indywidualnie. Tu mogę podać przykład od jednego z naszych klientów, ale zagranicznych, kiedy to dokonywaliśmy audytu bezpieczeństwa systemów automatyki i okazało się, że nie było żadnych problemów związanych z potencjalnymi cyberatakami, wyłączeniami tego systemu i tak dalej. Problem był taki, że jeden z głównych serwerów tego systemu stał w serwerowni, do sterowania której udało się bez problemu włamać i moglibyśmy wyłączyć chłodzenie w tej serwerowni, cały system by padł. Tak? Także to są rzeczy nierozerwalnie ze sobą związane, o których na pewno wszyscy myślą. Natomiast to, co jeszcze chciałbym dodać, to, że to nie są rzeczy, po pierwsze, które, znaczy zapewnienie bezpieczeństwa jakby ze strony IT czy telekomunikacji, to nie jest koszt bardzo duży, to po pierwsze, a po drugie już teraz, tak jak pan prezes Szwed wcześniej mówił akurat odnośnie opomiarowania, no to w dzisiejszych czasach o jakim obszarze byśmy nie pomyśleli, no to ciężko mówić o jakichś ograniczeniach technologicznych, tak? Technologie są, działają z powodzeniem w wielokrotnie tutaj pokazywanych przykładach ze Stanów Zjednoczonych czy z Azji. To jest, to wystarczy przenieść. Dziękuję. Zauważyłem tutaj w panu wypowiedziach takie właśnie z jednej strony pesymizm, który wskazywałby na to, że musimy ratować to, co jest, czyli polski przemysł, który staje się coraz mniej konkurencyjny w wyniku czynników zewnętrznych, ale też wewnętrznych, które sprawiają, że taniej jest założyć fabrykę po prostu poza Unią Europejską, poza Polską. Z drugiej strony optymizm, który wskazuje, że mamy technologię, wprowadźmy je, I wtedy będzie działać nasza energetyka oraz nasz przemysł nie ucieknie poza granicę Unii Europejskiej. Zanim przejdę do podsumowań, chciałem dać szansę Państwu na sali na zadanie pytań. Tutaj Pan w pierwszym rzędzie chciał zadać pytanie. Jerzy Majcher, Mott McDonald. Szanowni Państwo, wielu z nas tutaj przypomina sobie 100 złotówkę czerwoną z kominami, prawda? Industrializacja, do tego dokładano jeszcze elektryfikację. W wyniku tego równania wychodziło nam socjalizm. Później to było B, trzeba było postawić na serwisy. Okazuje się, że teraz te serwisy doprowadziły do kolejnego procesu reindustrializacji. A zatem przegięcie w jedną lub w drugą zawsze prowadzi do jakiejś patologii. Natomiast chciałbym się odnieść do rzeczy, które Państwo tutaj mówicie, które wydają się dalekie od rozsądku. Mianowicie nie ma sensu tworzyć w odniesieniu do energii, która jest medium, to nie jest towar. Natomiast problem tkwi w patologii wynikającej z liberalizacji rynku, skupionej na obrocie energią, i zapomnienie o tym, że energia ma swoje koszty stałe. I paradoks niepokrycia kosztów stałych wygenerował nam teraz pseudo, znów kreowany przez cwaniaków i spekulantów, rynek mocy. Musimy mówić o cenotwórstwie do energii. Energia ma dwa podstawowe składniki cenotwórcze. Koszty stałe i koszty zmienne. Koszt stały to jest koszt odpowiadający mocy zainstalowanej, dyspozycyjnej, a energia to jest to, co licznikowo się daje zmierzyć, trzeba za to zapłacić. To pierwsza kwestia. Zatem mówmy o innym, logicznym i prawidłowym cenotwórstwie. I proszę zmierzać też do pytania, bo teraz czas tak, nas pytanie, goni. Które widzieliśmy, trudno jakby się zgodzić z obrazkiem, który widziałem w odniesieniu do rynku amerykańskiego. 60 miliardów dolarów strat rocznie w wyniku złego zarządzania popytem. Coś nieprawdopodobnego. Nie wiem skąd ten obrazek Grzegorz pokazał, natomiast to oznacza tak naprawdę rocznie stratę co najmniej 60 paru
prawda, elektrowni gazowych rzędu 600-800 MW. To jest coś nieprawdopodobnego. Ten rząd wartości jest co najmniej kwestionowany i trudno się z nim zgodzić. I tutaj padła od internauty taka konkluzja, dlaczego budujemy drogie kozienice. To jest nieprawda. Kozienice są tanie. Proszę sobie wyobrazić koszt 550 wiatraków 2-megawatowych, do tego ilość stacji, kilkadziesiąt linii i jak to się razem policzy, to się ma nijak do taniej elektrowni, 1075 MW w elektrowni, która by prawie... Dziękuję bardzo. Pan profesor Zmijewski. Trzy razy dłużej niż wiatraki. Bardzo dziękuję panu bardzo. Dziękuję. Pan profesor tutaj jest tuż obok. Chciał się krótko odnieść. Dziękuję bardzo. Ja się poczułem trochę sprowokowany tą właśnie wypowiedzią. Bo proszę Państwa, taki punkt widzenia dotyczący kosztów stałych i kosztów zmiennych to jest punkt widzenia samego sektora. To nie jest punkt widzenia odbiorcy końcowego. Koszty stałe i koszty zmienne, jak wszyscy siedzący przede mną i za mną wiedzą, dotyczą każdego biznesu. Nie ma biznesów bez kosztów zmiennych, a tym bardziej nie ma biznesu bez kosztów stałych. Takiego biznesu jeszcze na razie się chyba nie udało zbudować. Nawet żebrak ma koszty stałe i koszty zmienne, prawda? No też jest jakiś biznes przecież. Natomiast co jest istotne, to jest to, że normalnie przyjęło się płacić na rynku zarówno za ilość, jak i za jakość. Za ilość i za jakość. My żeśmy ustalili taki rynek dziwny, którym nie płaci się za jakość, a płaci się za ilość. Ja zwracam uwagę Państwu, większość z Was jest mieszkańcami miasta, że taryfy przedsiębiorstw dystrybucyjnych opłacają zarówno dostawę, jak i energię w tej samej cenie i dla mieszkańca wsi Grabniak, i dla mieszkańca Warszawy. No może akurat dla Warszawy nie, bo to inna spółka dystrybucyjna, ale już dla mieszkańca Garwolina taki sam. Tylko ten mieszkaniec wsi Grabniak tak mniej więcej dwa razy w miesiącu ma przerwę w dostawie, a ten mieszkaniec Garwolina ma tą przerwę no, trzy razy w roku. Jest inna jakość. Popatrzcie, jakie mają napięcia jeden i drugi, jakie są częstotliwości prądów błądzących i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No więc jeżeli powiemy, że pewność dostawy leży w kategorii jakości, komfortu energetycznego. Ja sobie nie muszę budować agregatu, żeby moje kurczaki się nie zadusiły, jak zgasną żarówki. Tak? No to jest zrozumiałe, że się płaci za jedno i za drugie. No to trzeba tak ten rynek zbudować, żeby oba składniki znalazły na tym rynku swoje miejsce. Bo proszę się nie dziwić przedsiębiorstwom energetycznym sieciowym, że one nie budują sieci na obszarach wiejskich. Przecież zwrot z tych sieci mają na poziomie 50 lat. Ja mówię prosty okres zwrotu. No to kompletne szaleństwo. To przecież budowanie tam sieci jest kompletnie bez sensu. Muszą, jakby ustawowo, ale przymus jest słabym motorem postępu. To wiemy już od czasów faraońskich, prawda, że to nie przymus jest motorem postępu. Ja już skończę. Dziękuję bardzo, panie profesorze. Czy są jeszcze jakieś głosy z sali, pytania? Nie widzę. W takim razie poprosiłbym panów prelegentów o dwa zdania komentarza w kolejności od lewej do prawej. Dwa zdania podsumowania na temat naszej dyskusji. W ramach podsumowania powiedziałbym, trochę pogłębiłbym sprawę tej innowacyjności i tych nowych rzeczy, które mogą nas dotyczyć. Chciałem właśnie tak zwrócić trochę filozoficznie, zrobić taką filozoficzną uwagę, że my jesteśmy w bardzo szczególnym momencie, dlatego że w końcu tak naprawdę wszystkie kopaliny, które palimy, węgiel, ropa, gaz, to jest wytwór światła słonecznego, które tam kiedyś zamieniło się, prawda, za pomocą fotosyntezy w rośliny, te rośliny się tam zmineralizowały i teraz powstał magazyn energii. My teraz to spalamy.
Jak z każdym magazynem, no kiedyś to się spalimy do końca, magazyn się kończy. Ale my po raz pierwszy, właściwie w jednym pokoleniu, po raz pierwszy w historii umiemy pozyskiwać energię elektryczną bezpośrednio ze słońca, prawda? To jest przełom, tylko nie umiemy dobrze magazynować. Tak? Więc jeżeli się nauczymy dobrze magazynować, tanio, to mamy pozamiatane. To znaczy, to nie znaczy, że elektrownie na przykład przestaną funkcjonować, po prostu przestawią się. Nie będą palić, tylko będą budować wielkie ogniwa fotowoltaiczne i używając aktualnych w tej chwili sieci przesyłowych i całej organizacji, po prostu w ten sposób pozyskiwać olbrzymią energię. Oczywiście będzie tak, że czasami może nie być tego słońca, wtedy trzeba coś mieć. Wtedy mamy znowu drugą myśl, taką, którą też pozwolę sobie wypowiedzieć, że w końcu słońce to jeden wielki reaktor termojądrowy. I znowu w przeciągu ostatnich kilkudziesięciu lat po raz pierwszy w dziejach ludzkości nauczyliśmy się pozyskiwać energię bezpośrednio w podobny sposób, jak to się dzieje w słońcu. No jeszcze nie do końca, już nie będę wchodził w szczegóły. Prawda? Czy ta energia jądrowa jest też nam potrzebna po to, żeby zbackupować, jakby na przykład było zaćmienie. I w zasadzie ja jestem zwolennikiem takiej teorii, że i tak to będzie wyglądać za kilkadziesiąt lat. Natomiast po drodze trzeba robić wszystkie rozsądne ruchy, żeby do tego dotrzeć. Jeżeli będziemy mieć tę perspektywę, to też parę sporów się wycisza, bo widać, że w którą stronę to wszystko naprawdę pójdzie. Dziękuję. No dobrze, ja może troszeczkę zejdę niżej i zajmę się trochę tak odpowiadając na to pytanie, bo oczywiście ja tu się zupełnie z Krzysztofem zgadzam, że każdy ma swoje koszty stałe, koszty zmienne i na rynku energii jest raz tak, że tej energii jest za dużo i wtedy kosztów stałych się nie da odzyskać, a raz jest za mało i wtedy są bardzo wysokie marże. Tak, ja w ogóle się zastanawiam nad tym, że myśmy w Unii Europejskiej zbudowali najpierw wielkie systemy wsparcia dla części energetyki. Zbudowaliśmy rynek mocy, tylko że nazwaliśmy to systemem wsparcia dla energetyki odnawialnej. I w ten sposób troszeczkę żeśmy tę konkurencję na rynku energii w całości zaburzyli, bo mamy część, która jest wspierana i część, która jest niewspierana. W związku z tym postanowiliśmy wspierać całą resztę przez tak zwany rynek mocy i będziemy teraz wszystko wspierać, a oczywiście będzie za to płacił odbiorca. I co gorsza, nie będzie płacił w tym składniku rachunku, w którym tak naprawdę niby odbywa się konkurencja, nawet nie niby, tylko rzeczywiście się odbywa konkurencja, czyli w składniku za energię, tylko będzie płacił w pozostałych składnikach rachunku, co może go skutecznie do tego rynku energii za niedługo zniechęcić. I też trzeba szukać tutaj rozwiązań na to, żeby ten rynek z powrotem stał się konkurencyjny, żebyśmy konkurowali na całym rachunku. To wydaje mi się jest pierwsza rzecz, która z punktu widzenia odbiorcy jest bardzo ważna, a druga to o czym mówiłem, czyli upodmiotowienie odbiorcy. To, żeby on czuł się równoprawnym uczestnikiem tej gry. I to nie tylko w tym bardzo małym obszarze, że dzisiaj sobie wybrałem spółkę obrotu A, a jutro sobie mogę wybrać spółkę obrotu B i zaoszczędzić ewentualnie 2-3 zł na cenie samej energii, tylko mojego również uczestnictwa w tej grze aktywnego jako ewentualnie prosumenta, jako dostarczyciela usług systemowych, jako dostarczyciela ewentualnie jakiejś tam energii w sytuacjach awaryjnych i tak dalej, i tak dalej. A potem będziemy czekali na tą energię termojądrową i na słońce. Że poszedłbym na wyższy poziom, niezależnie o jakich technologiach Państwo tutaj rozmawiacie. Mając świadomość, że tutaj wszyscy na tej sali głównie emocjonują się, nazwijmy to rynkiem mocy, czy zapewnieniem odtwarzalności mocy w przemyśle energetycznym. Cokolwiek nie zrobimy w tym względzie. Musimy po pierwsze pamiętać, za tym kryje się odbiorca. Odbiorca przemysłowy, jeżeli ma walczyć, szczególnie taki, który jest energochłonny, ma walczyć na rynku, musi mieć warunki sprzyjające w skali kontynentalnej, może powiedzmy regionalnej.
tak? Zbilansowanie strony popytowej z podażową jest bardzo ładnym pomysłem, prawdopodobnie jest to jakieś rozwiązanie, natomiast trzeba pamiętać o wmontowaniu w ten mechanizm środków wymuszających optymalizację kosztów po stronie dostawcy energii. Tak? Trzeba mieć świadomość i trzeba naciskać, to jest nasz interes narodowy, żeby polityka klimatyczna nie stała się naszą tragedią. Tutaj wiele mądrych słów padło. Jako przedstawiciel branży ciężkiej, hutniczej, mam ten smutny obowiązek, że muszę myśleć za parę lat o tym, ile mnie będzie kosztowało CO2 bezpośrednio. Tak? Do tego dochodzi jeszcze koszt CO2 pośredni, który niewątpliwie mi zafunduje regulator w kosztach energii. Tak? Koszty wspomagania odnawialnych źródeł energii, piękny pomysł, muszą być wszelako mechanizmy umożliwiające przemysłowi zrekompensowanie tych kosztów, tego w jakiś sposób, w inteligentny sposób. Tak? To jest rozmowa, kto ma tak naprawdę za tą ucztę zapłacić. Podatki, no tutaj pan powiedział wszystko na ten temat. Nie będziemy o tym pamiętać, to może być tak, że państwo nie będziecie mieli komu tej energii sprzedawać. Wtedy problem sam się rozwiąże. Tak? My też jesteśmy dosyć dużym konsumentem, 2 tera. No i smutno by było, jakbyśmy musieli to przynajmniej 1 tera gdzieś tam przenieść, no, niezależnie gdzie koncern prowadzi działalność w tej chwili. Najbardziej atrakcyjne miejsca to są Stany Zjednoczone i Azja. Tak? I to są różnice w cenach energii gigantyczne. Nie będę państwa to epatował liczbami, natomiast to są fundamenty tego nowego systemu, nad którym pracujecie. Dziękuję bardzo. Poproszę pana Macieja Sokołowskiego. Dziękuję serdecznie. Ja tylko chciałem się odnieść tutaj do tego pytania jednego, jakie padło, a mianowicie pierwszej części tego pytania, bo pan z tą 100 złotówką tak zasugerował tutaj jakiś powrót może do socjalizmu i taki jakby atak gdzieś tu został przeprowadzony na liberalizację rynku. No, proszę pana, jak w socjalizmie ktoś mógłby stać się prosumentem? To chyba byłby czołowym przestępcą, nawet mi przez gardło to nie chciało wyjść. No co dalej w socjalizmie? Fabryki domów, tak? Efektywność energetyczna. No gdzie byśmy dyskutowali o tym w socjalizmie? Kogo by to obchodziło, żeby oszczędzać energię? No wręcz przeciwnie, ta energia była marnowana, drzwiami i oknami wylatywała. Dzisiaj możemy właśnie z uwagi na ten postulat liberalizacji rynku energii rozmawiać o tym, jak możemy w sposób racjonalny wykorzystywać tą energię. Oczywiście pojawiają się różnego rodzaju programy wsparcia, no bo ten rynek wciąż jest jakimś rynkiem ułomnym, dążymy do doskonałości, ten rynek ma być w pełni konkurencyjny, stąd też rozmawiamy o konkurencyjności w konkurencyjności właśnie na wolnym rynku, tak? No trudno by było mówić o jakiejś konkurencyjności w płaszczyźnie całkowicie nierynkowej. No i dyskusją jest miejsce przemysłu na tym rynku. I tych dwóch komponentów nie można porównywać, stąd też to odniesienie. Uważam, że właśnie powinniśmy iść w stronę rynku energii i żeby ten rynek był jak najbardziej rynkowy. Dziękuję. Proszę państwa, zawsze się bałem i dalej się będę bał wielkich projektów, programów odbudowy, czegokolwiek w tej sytuacji polskiego przemysłu. Ja uważam, że polski przemysł ma się całkiem nieźle. Mamy bardzo dobrych menadżerów, świetnych inżynierów, coraz lepszą współpracę z instytucjami naukowymi, coraz lepiej wyposażone instytucje naukowe i przede wszystkim coraz mniej energochłonne przedsiębiorstwa, coraz bardziej nowoczesne. Chcemy tylko jednego. Nie boimy się konkurencji, chcemy tylko, żeby ta konkurencja była na równych zasadach. Jeżeli będziemy mieli równe zasady w stosunku do naszej konkurencji na innych rynkach, podobne obciążenia, podobne obłożenia podatkowe, to na pewno polski przemysł sobie poradzi. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. Podsumowując pewne kwestie, które padły, no, trzeba zwrócić uwagę na jedno. Mówimy o pewnych definicjach, które się tutaj pojawiają i pewnej transparentności, którą trzeba komunikować do odbiorców i do wszystkich, bo każdy z nas jest odbiorcą i każdy z nas chciałby
przewidzieć jakąś przyszłość. Tak? Mówimy o tym, że chcemy tą przyszłość świetlaną, lepszą, konkurencyjną. I tutaj kolega też mi dał taką inicjatywę w tym względzie, że poradzimy sobie, jeżeli będą wszystkie te zasady będą jasne i ekwiwalentne dla wszystkich, to wtedy mamy dobrych ludzi, mamy dobry potencjał i będziemy się rozwijali. Ja jestem w stanie zgodzić się z tym i chciałbym, żebyśmy my też zinwentaryzowali się, co chcemy osiągnąć za kilka lat, jako kraj, jako Unia, jako firma, każdy z nas, tak, w tym kontekście i wykorzystali tą nadarzającą się okazję, bo mówimy o reindustrializacji, dostępie do pewnego kapitału, który jest kreowany w Unii Europejskiej, ale oczywiście na odpowiednich warunkach i z tego kapitału wyciągnęli, to sfinansowali te inwestycje, które nam dadzą wartość dodaną jako krajowi, tak? I rozwiną pewną technologię, która będzie dla tego kraju w jakiś sposób pożyteczna i przydatna, a w konsekwencji będziemy mieli konkurencyjną gospodarkę na płaszczyźnie, mówię, Polski czy innych krajów europejskich. I tutaj chciałbym, mówię, zwrócić uwagę, że my mamy bardzo dużo mądrych ludzi, kształcimy inżynierów, mamy wiedzę, mamy potencjał i referencje i powinniśmy do tego sięgać i nie bać się wchodzenia w projekty innowacyjne i wykorzystywać pieniądze z Unii Europejskiej po to, żeby kreować lepszą gospodarkę polską. Dziękuję. Dziękuję. Poprosimy pana Henryka Kalisia. W zasadzie kwintesencja tego, co ja chciałem powiedzieć, to już powiedział pan prezes Witek z KGHM-u, więc mógłbym powiedzieć, że to, co chciałem powiedzieć, już zostało powiedziane, ale może jednak coś dodam. Tak, nawiązując do tego czarnowictwa, chciałem zwrócić państwa uwagę na jeden fakt. Od praktycznie 2009 roku mamy w Europie kryzys. Kryzys spowodował, że uprawnienia do emisji, które miały kosztować 25-30 euro, kosztowały 5. To się przełożyło na koszty energii. Dodatkowo nastąpiło zmniejszenie zużycia energii, czyli spadły ceny. Proszę zwrócić uwagę, że w latach 2011-12 odwrócił się rynek. Myśmy mieli olbrzymie problemy, bo duże firmy kontraktują z dużym wyprzedzeniem, żeby wytłumaczyć swoim zarządom, dlaczego tak drogo tą energię żeśmy na te okresy kupowali. Więc zmierzam do tego, że to, że te duże energochłonne firmy ten okres przetrwały, to nie jest zasługa rządów, to nie jest zasługa polityki, to jest przypadek. Gdyby od 2009 roku rosły ceny energii i koszty uprawnień do emisji utrzymywałyby się na takim poziomie, jak były prognozy, to połowy polskiego przemysłu by już nie było. Oczywiście są też szanse. Te szanse to są te nowe technologie, ale też chciałem zwrócić uwagę, że przemysł od 90 roku przechodzi gruntowną przebudowę. Do chwili obecnej poprawa efektywności, czyli wykorzystanie energii w przemyśle, to jest około 20%, czyli tak naprawdę przemysł sam zrealizował te cele w tym zakresie, które stawiała Unia Europejska. Natomiast no, prawdą też jest, że tej poprawy efektywności nie da się kontynuować w nieskończoność. No jakieś ograniczenia są, które wynikają, jak to moi koledzy mówią, z praw fizyki i tego się nie przeskoczy. W czym my upatrujemy swoją szansę? No w Polsce jest potencjał przykładowo do produkcji energii w kogeneracji na poziomie 4000 MW. Wydaje mi się, że w polskich warunkach to jest technologia dużo lepsza niż odnawialne źródła energii. Oczywiście ona jest najlepsza przy wykorzystaniu gazu. Tu mamy problemy polityczne, ale to jest też jakaś szansa na to, żeby bardzo szybko zredukować emisyjność polskiej energetyki. Poza tym źródła kogeneracyjne są źródła rozproszone. Tu niepotrzebne są olbrzymie koszty. Państwo nie musi tych pieniędzy wydawać, czy państwowe koncerny, przepraszam, nie ma państwowych, koncerny energetyczne nie muszą wydawać tych pieniędzy i nie muszą ich później przenosić w kosztach energii. Te środki wydają zakłady przemysłowe. Tutaj przykład
KGHM-u Polska Miedź. Problem jedynie w tym, żeby stworzyć stabilne warunki i uczciwie te koszty policzyć, że mam tu między innymi na myśli energetykę odnawialną, bo wszyscy wiemy, ile kosztuje energia czarna, wszyscy wiemy, ile kosztują certyfikaty, natomiast już nie za bardzo, nie wszyscy wiedzą, ile kosztują koszty systemowe związane z obsługą tej energetyki odnawialnej, więc ja zachęcam do takiego uczciwego rachunku ciągnionego i wtedy pewnie wnioski nasuną się same. Dziękuję bardzo. Pan Marcin Bielecki. To już właściwie została ta nasza dzisiejsza dyskusja podsumowana na wszystkie możliwe sposoby. Ja najkrócej jak można może tylko powiem, że istotnym elementem konkurencyjności jest efektywne zarządzanie kosztami, a istotnym elementem kosztowym w zakładach przemysłowych są koszty energii elektrycznej. Tak jak pan Kalich przed chwilą powiedział, na tyle, na ile zakłady przemysłowe mogły sobie z tym poradzić we własnym zakresie, to zrobiły, czy robią. Natomiast jeśli pojawią się dodatkowe narzędzia, czy możliwości, chociażby związane z ustawodawstwem, no to potencjał jest jeszcze bardzo duży. Tu mówiliśmy o zarządzaniu stroną popytową. Ruszają programy DSR-owe. Podam tylko przykład, że w Stanach Zjednoczonych roczne oszczędności wynikające z programów DSR-owych liczone są w miliardach dolarów. Tak? Także, no, a takich narzędzi może być wiele więcej. Dodatkowo zarówno wiedza, jak i potrzebne technologie, czy informatyczne, czy dowolne inne, one istnieją. To nie jest, tak jak wcześniej już mówiliśmy, to nie jest problem, żeby nimi wesprzeć taki proces. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę państwa, dyskusja o tym, czy Europa potrzebuje reindustrializacji, jakiej reindustrializacji, na pewno będzie toczyła się nadal, ale po dzisiejszej dyskusji wiemy, że bez przemysłu nie będzie europejskiej gospodarki. Dziękuję bardzo.